Jak pan uważa, czy Polacy to kulturalny naród? Czy Polacy to kulturalny naród? Odpowiedź na to pytanie pokażemy wam już dzisiaj w naszej sondzie kulturalnej, którą przeprowadzamy dla portalu perspektywakultury.pl. A sondę przeprowadzi Piotrek. Jak nam zależy, to potrafimy. Szczerze? No właśnie. No nie za bardzo, nie za bardzo. Mi się wydaje, że gdzieś tą kulturę mamy. Co prawda jakoś trochę nam z tym ciężko, bo mi się na przykład wydaje, że Polacy mają skłonność do zbytniego przeżywania tego, co się ich tyczyło, tak ładnie to ujmując. Myślę, że w większości tak, natomiast wiem z doświadczenia, że za granicą różnie bywa. W Polsce mi się wydaje, że jesteśmy kulturalni i wiem z doświadczenia też, że takie zdanie mają o nas obcokrajowcy. Tak, ja jestem z małej miejscowości, tam poszłam sobie do zwykłego sklepu, tam się nikt na mnie zagrożony, poszłam do sklepu z butami, jestem klientką, tak? I nikt się nie zainteresował, pani sobie książkę tam czyta, a jeszcze inna sobie rozmawia z jakąś koleżaneczką. Przez cały pobyt, jak jestem w sklepie. No tak chodzi, ja nie lubię, jak ktoś mi pomaga w zakupach, ale chodzi o to po prostu, że nawet zwykły dzień dobra, bo do widzenia, bo w czym pomóc, tak? No tak. Ba, w czym? W przyjaźni mi się wydaje, tak? W stosunku do siebie. To znaczy, jeśli chcemy być oczywiście mili, sympatyczni i kulturalni. Szczerze, to zawsze łatwo się mówi, że wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie ma, tak, gdzie nie mieszkamy, ale uważam, że dalej na zachód, tym powiedzmy ta kultura obycia jest większa. Może bardziej w mieście kulturalne są, bardziej w mieście. W mieście. W mieście, a jeśli jesteśmy w Trójmieście, to które miasto najbardziej tak? Gdańsk. To jest moje miasto. Dziękuję. Zależy, która generacja i zależy, w którym miejscu, ale uważam, że tak. Jak się dużo podróżuje i obserwuje się inne narodowości, to jesteśmy raczej kulturalni. Zdarza się, że czasami starsza osoba potrafi tak zbluzgać. No, ale chyba nie, chyba są kulturalni. Nikt nikogo nie wyzywa, grzecznie uśmiechają się. Aha. No gorzej, jak tutaj... No tak. Wychodzi, szydło z worka. Ale nie u wszystkich, co niektórych. Aha.